Siemaneczko, mam wszystkim z tej strony Drake i powracamy do mojego zagrałem z gry Gothic i ruszamy na obozie, w obozie na bagnie i ruszamy po wężowe zęby, czampły błotnych węży. Oczywiście akurat z błotnymi wężami w tym obozie nie ma żadnego problemu i to będzie jedna z łatwiejszych rzeczy, jaką mamy do zdobycia. Generalnie zastanawiam się, czy ja chcę się może interesować zaklęciami? Czy może mi się to przyda? Czy może tutaj, może ma to sens? Tak się zastanawiam tylko, nie? Czekajcie, jakie on ma tutaj dla mnie runy? Chciałbym zdobyć... Jakie on ma dla mnie tutaj runy? Mam mnóstwo napojów, to dobrze wiedzieć w ogóle. I ma właśnie runy, i ma tutaj uderzenie burzy. Krąg czwarty, i to jest maksymalny krąg, którego on mi może użyć, kontrola, to mi się raczej nie przyda, pirokineza. Nie, no i właśnie widzicie, to jest takie aby... To są zaklęcia właśnie śniącego, w sensie bractwa, i to są takie zaklęcia na zasadzie w sumie nie za wiele nimi zrobimy. Za wiadomo, światło jest dosyć przydatne, uzdrowienie też można, też ujdzie. Uderzenie wiatru jest spoko, ale ono nie zadaje obrażeń, tylko obala, tak więc dobra. Nie interesują mnie kręgi magiczne, sorry. Dopiero jak tam po prostu my jesteśmy tym, tak typowo robimy się pod maga ognia, a potem wiadomo przechodzimy do magów wody z czasem. Wtedy to ma tam powiedzmy sens, bo wtedy ładujemy dużo w manę, mamy dużo tych run, no i wtedy powiedzmy możemy tam sobie nawalać, nie? Zbudź się! Cześć kolego. Co pilnuje na a teraz? Jestem prawie pewien, że istnieje gdzieś w tym obozie zadanie polegające na wybijaniu węży błotnych czy coś takiego. Jestem tego prawie że pewien. Tego nie pamiętam po prostu gdzie ono jest. Dobra, i tutaj mamy sobie pierwszego lepszego węża. Hej kolego! Chodź tu! Chodź tu! Chodź tu. O kurde. Mieczor w dłoni i sieczemy. Okej, okay. O, jeszcze kolejny poziom skoczył, ale fajnie. Okej, okay, proszę, i mamy skórę i kły błotnego węża. Dobra, no i to jest pierwszy składnik. Generalnie on chyba nie podał nam ile... aby przyjąć bulu, potrzebuje zębów błotnego węża. Nie mówi ile, tak więc no liczę, że tyle wystarczy. Raczej by podał pełną ilość, jeśli faktycznie wymagałoby to konkretnej ich ilości, a nie po prostu zęba błotnego węża i tyle. Dobra, teraz udamy się na prostą ścieżkę. Następnie wypijemy sobie miksturę prędkości, bo tutaj możemy załapać dosyć prosto dwie kolejne rzeczy, mianowicie język smoka, a także... róg cieniostwora, bo na szczęście cieniostworów w lesie niedaleko obozu bractwa nie brakuje. Tam chyba są co najmniej trzy, o jeśli nie mylę, czy coś... Jezu, czy tutaj lewituje, nieważne w sumie. Tam są przynajmniej chyba trzy, tak mi się przynajmniej wydaje, nie jestem pewien. No i... Okej, okay, teraz już jestem na prostej drodze, więc mogę wypić se potka i śmigać. Okej. Okay. A potem udamy się do trolla. Generalnie trolla chyba spotkamy w tym samym miejscu, w którym był on, kiedy zdobywaliśmy kamienie ogniskujące. Tak, i to jest w ogóle zabawna sprawa, bo wiem, że raz w tej grze natrafiłem na buga, który jeśli nie użyłbym kodu, to zblokowałby mi możliwość przejścia gry. Mianowicie w jaki sposób? Troll się nie zespawnił. I ja w tym momencie jakby przyzwałem trolla kodem, a następnie zabiłem go. On wydropił mi ząb. Aczkolwiek po tym jak oddamy Ulumulu, tamten ork stworzy nam Ulumulu, a my wyjdziemy z kopalni, rozpoczyna się przez ostatni rozdział gry i ten rozdział mi się nie rozpoczął i przez to nie byłem ukończyć gry, bo nie byłem w stanie wejść do świątyni śniącego. Dobra, lecimy na poszukiwania cieniostwora i to są takie poszukiwania bardzo po omacku niestety, bo ja nie do końca jestem pewien gdzie ten cieniostwór się znajduje. Tylko posiadam bardzo ogólną wiedzę, że w lesie... Dobra, porozglądajmy się. I lepiej, żebyśmy my... O Jezu Chryste, spadłem! I lepiej, żebyśmy to my zauważyli go, zanim on zauważy nas. A to jest za blisko krawędzi lasu. To mam wilki. Wilki nie są żadnym absolutnym problemem. Sieczemy sukinsynów. Okej, pozamiatane.
I tu powinien być cieniosłup. Tak mi się przynajmniej wydaje. Nie, jednak nie? Na 100% w tym lesie są cieniostwory. Teraz żałuję, że w sumie wybiłem tamtego jednego, którego widzieliśmy po drodze na... Jezu Chryste. Po drodze na do wieży Xardasa. Nie umiem się wysłowić. Jeszcze bardziej niż zwykle. Chodzę z mieczorem w łapie, bo troszeczkę się boję, że nagle coś na mnie wyskoczy. A jednak coś takiego w łapie daje mi troszeczkę odwagi. No come on! Jestem pewien, że jakbym zszedł tutaj na niższym poziomie, to od razu na jakiegoś trafił, by mnie zajebał w sekundę. Taski go potrzebuje, oczywiście go kurwa nie ma. Miksturka się niestety skończyła, musimy skakać. Nie wiem, czy teraz w sumie chce się uczyć, no w sumie nauczymy się tej kuszy. I tak będziemy w pobliżu starego obozu się musieli pokręcić, bo jednak są, jest tam skorpion. Jest tam również troll. Trollololol. Serio, nie ma. Nagle w tej grze nie ma ani jednego pierdolonego cieniostwora, naprawdę. Mówię, mógłbym zrobić to po chamsku i po prostu przyzwać... przyzwać tego cieniostwora kodem. Wydaje mi się, że nawet pamiętam, jak kod na cieniostwora brzmi. Ale tak jakby, no nie o to chodzi, nie? Nie o to chodzi, żeby coś polegające na poszukiwaniu nas nagle pokonało. Jakim cudem ten las jest taki pusty, no come on! Już przeważnie, bo było tutaj mnóstwo stworów. Mamy tutaj wilki, dobra. Wilki ponownie sobie wybijemy. Chuj z nimi. Miecz mi się zbagował swoją drogą. Co się dzieje z moim mieczem, kiedy biegnę? O, lepiej. Można by zawsze sprawdzić, czy cieniostwora nie ma tam, gdzie byliśmy z Gornem. Bądź tam jeden był, chociaż dobra, wpierw może sprawdzę tą stronę wyspy. Tutaj zobaczę, one już nie powinny być problemem. Cześć, Gamonie. Pach. Serio? Trzeba przyznać, że Gothic ma fantastyczne udźwiękowienie, jeśli chodzi o stwory. Moim zdaniem dźwięki, które wydają potwory w tej grze, są tak kosmicznie unikalne, że to jest nieporozumienie. No dalej. No dalej. Padaj. No padaj. Dobra, padłeś. Padłeś, powstań, powerate, ale ty nie wstawaj, okej? Okay? No już, no już, no już, no już, no już. No nareszcie, dziękuję. Tak, już nawet nie podnoszę tutaj tych pierdół wszystkich. Nie chce mi się po prostu. O, tutaj przeczuwam, że może gdzieś być cieniostwór. Tak mi się przynajmniej wydaje. Widzę tutaj jakieś wzniesienie. Może coś tutaj ugramy. Mamy krzepisów, którzy jak zwykle są absolutnie bez znaczenia. Mamy kretoszczury, ale to też nie o to chodzi jakby. Mamy stary obóz, który też jest w tym momencie już bez znaczenia dla nas. Bo wybijamy absolutnie z każdym, po prostu nie wiem, zabijemy wszystkie stworzenia w tym lesie. Cieniostwór wyjdzie, będzie się bał, że zabijemy mu wszystko, co miał do jedzenia. Taka taktyka, rozumiecie? Jezu Chryst, naprawdę, znowu wilki. Come on! W tym lesie musi być jakiś cholerny cieniostwór. No cóż, najwidoczniej nie w tym lesie. Jednak. No, ja w to po prostu do cholery nie wierzę. Ja w to po prostu kurde nie wierzę, żeby nie było to ani jednego cieniostwora, naprawdę. Przecież w żadnym momencie gry nie przyszedłem tutaj i żadnego nie zabiłem. O, aż bariera zagrzmiała, tak się wkurzyła tym faktem braku cieniostwora. Widzicie, na tym właśnie, to jest problem właśnie endgame'u Gothica, że dzieją się tego typu rzeczy. Poprzedni odcinek łaziliśmy, szukaliśmy po omacku miksturek, a teraz łazimy i szukamy po omacku cieniostwora, bo...
gra nie może go kurwa zespawnić nigdzie. Noż kaman, przecież ten las jest kurwa duży, to musi być jakiś cieniostwór. A tym to jest największy las w tej cholernej grze, więc jeśli ork mówił o jakimkolwiek lesie, to na pewno chodziło mu o ten konkretny las. To są swoją sierwojady. Jakiej z nimi? To są orkowe psy, dobra, generalnie orkowe psy to już jest wyższy tier potworów. Damy im radę oczywiście, damy im radę. Tutaj absolutnie bez dwóch zdań. Ale to są już troszeczkę tutaj cięższe potwory, wyższo levelowe można by wręcz powiedzieć, więc może gdzieś w ich okolicy, wiecie, siła trzyma się z siłą tego typu rzeczy, gdzieś tu może znajdziemy kimającego jak zwykle, bo te stwory kurwa zawsze śpią, kimającego gdzieś tutaj cieniostwora. To by było fajne, aczkolwiek póki co moja teoria nie znajduje potwierdzenia, a orkowy pies był tylko jeden z tego co widzę. Środowiście cholerny, gdzie ty kurde jesteś? Dobra. Dobra, nieważne. Zaraz go i tak znajdziemy. W każdym razie, jak już jesteśmy tutaj, to schodzimy, bo tutaj mamy właśnie smoki na tej plaży. Zobaczycie, jakie to przeepickie stworzenie ukrywa się pod nazwą smok. Swoją drogą, jeśli właśnie macie moda Mroczne Tajemnice, no to w tym miejscu znajdzie się kolejny obóz, kolejny nowy obóz. Będzie to obóz przemytników. Tu jest taką troszeczkę bardziej... O, i tutaj mam właśnie smoki. Czyli po prostu jaszczury z grzebieniami. Które niestety są kurewsko ciężkie. Są odporne na ogień. Mają dużo życia. I ataki bardzo bolą. A, 500 expa moja, 500 expa moja. A, no i podpalają, kiedy atakują. I to jest strasznie do dupy. Dalej, dalej, dalej. Mieczorek. Czy wy mnie gonicie? Dobra. Rozpierdolimy ich, bo to jednak wiecie, koło nas stoi, można powiedzieć, 1500 expa w trzech stworach. A, no. No, i właśnie tak. Mówiłem, że dużo, że zadają dużo obrażeń, prawda? No to właśnie to miałem na myśli. Kurewsko dużo obrażeń. Ciekawe, co by się stało, jakbym pierdzielnął w niebryłą lodu, prawda? I gra mi się wysypała, zajebiście, jej. Okej, wracamy sobie do Gothica. Ja poza ekranem, bo gra znowu mi się wypierdoliła, tego już w ogóle nie skomentuję, ale poza ekranem wybiłem tamte smoko, jaszczuro, coś tam, zabierałem ich języki i z jakiegoś powodu ich zwłoki się zniknęły, więc został mi tylko jeden język, bo zabiłem trzy, a dostałem jeden język, jedne zwłoki. I w końcu zatem się nieostwora. Gdzie on się mniej więcej znajduje? Tutaj jest taka dróżka, tuż koło obozu Bractwa, cieniostwór jest praktycznie koło niej. Nie mam pojęcia, jak mogłem tak długo szukać i go pominąć. W każdym razie zaraz go tutaj wspólnie zapierdolimy oczywiście. Pewnie znając moje szczęście, wychodząc z tego lasu trafię na kolejnego, bo rzekomo w tym lesie są dwa cieniostworo, ile się wcześniej żadnego nie zabiło, a w tym lesie żadnego nie zabiłem. Najpierw mi zależało, żeby jednak pozbyć się krwiopijców. To jest kurwa w ogóle możliwe z kuszy. Przestań, o dobra, okej. Tak, jestem troszkę jeszcze schorowany. Nagrywam to zaraz po mojej chorobie. Tak więc mogę od czasu do czasu zakrzepić czegoś, jak ktoś gości nie miał absolutnie żadnym problemem. Dobra, mamy róg cieniostwora, mamy język ognistego jaszczura. Została tylko... A, jeszcze mamy ten kiełm węża błotnego. Ta, oczywiście tam jest kurwa kolejny cieniostwór, no ja pierdolę. Moje szczęście. Tak, teraz został nam tylko i wyłącznie pazur trolla, czy inne gówno. Dobra, trolla wiemy gdzie znaleźć. Troll powinien zrespić się w miejscu, gdzie walczyliśmy z trollem, kiedy szliśmy po kamień ogniskujący. I jeżeli go tam nie będzie, to no cóż, będę mógł mieć problem z zakończeniem tej serii. Ponieważ już kiedyś natrafiłem na taki problem, jak już mówiłem, w sensie troll się tam nie zespawnił. A to jest jedyne miejsce gdzie, w grze, gdzie spawni się ten troll, więc jeśli tam się nie spawni, nie spawni się nigdzie. I mimo tego, iż trolla można przyzwać przy pomocy kodu, a potem zabić go i zebrać z niego tam loot, to z jakiegoś powodu gra wtedy mi tego nie zaliczyła. Czy ja tego gościa już zabiłem, który tutaj był? Tak, zabiłem go, okej, to spoko. A przesprintujemy tam sobie. Nie chce mi się robić cięcia. Cięcie sobie zrobimy po tym, jak zdobędę...
ostatni składnik, wtedy zrobię cięcie, po prostu teleportuję się do... Oczywiście teleportuję się, przejdę poza ekranem do naszego orkowego przyjaciela. No super, już się skończyło, no długo to nie trwało generalnie. No nic, trzeba skakać w takim razie, trzeba skakać. Czy ja się w ogóle nie grałem w tą... A, muszę się nauczyć kuszy, okej. Okay. Dobra, to w sumie skoro już tu jesteśmy, to jeszcze zajrzymy sobie do... Kawalorna. Nauczymy się mistrzowskiego poziomu kuszy, a potem pójdziemy po trola. Będziemy trollować. Czy ja mam jakiś... A nie, czy ja swoje sprzedałem, bo jednak... No tak, oczywiście, że sprzedałem. Bo jednak zwierzaki biegają troszeczkę szybciej od bez jego. Mógłbym to wykorzystać. A są nasi znajomi kopacze. Nie będę ich zabijać, nie jestem bez serca, nie atakują nas, niech sobie tutaj derpią. A dobra, to są strażnicy. Na tą grupkę strażników definitywnie nie chcę ruszyć. Nie chcę tutaj się z nimi zbytnio zadawać. Milton nic mi nie powie, nawet nie zaczęłam z nim gadać. Dobra, spadamy do Kawalorna. Ogarniemy kuszę. W tym momencie to nam da już mistrzostwo w każdej broni, jaka po prostu wpadnie nam w ręce. Nieważne co znajdziemy, i tak będziemy w tym zajebiści. Chyba że będzie to magia, ale magia to nie broń, a przynajmniej niekonwencjonalna. Wow, glitche w tle widzieliście? Może zapiszę. Nie lubię jak coś się glitchuje w grach. Mam dziwne wrażenie, że zaraz przez to się gra wysypie. Więc wolę zapisać. Okej, okay, piękny skok. A nie, sorry, w ogóle to nie kawalor, przecież uczy kuszy, tylko skorpion. Goddammit, które się nie grało i już pozapominałem. Tak, niestety byłem chory i przez to nie grywałem w ogóle i kanał przez to cierpiał i w ogóle. Słaba sprawa, tak to bywa z chorobami. Yo, panie, ucz mnie kuszy. Chciałbym dowiedzieć się czegoś więcej o strzelaniu z kuszy. To cię będzie kosztować 300 bryłek rudy. Stary, nie jestem cyganem, mam taką kasę. Zaczynajmy. Dobra. Twoje strzały będą celniejsze, jeśli przed ściągnięciem spustu ugniesz nieco nogi w kolanach. Naucz się poprawnie oceniać prędkość, z jaką porusza się twój cel. Wystrzel pocisk tak, by w odpowiednim miejscu i czasie przeciął ścieżkę, którą porusza się cel. Jeśli atakujesz więcej niż jeden cel, nie trać czasu. Musisz możliwie szybko przygwoździć jeden za drugim dobrze wymierzonymi strzałami. To by było na tyle. Jesteś mistrzem kuszy. Tak jest. Spoko. I to mniej więcej tyle. Bo mam tą samą kuszę co on z jakiegoś powodu. Tak, poza tym dzięki za info w komentarzach, że mogę bez tutaj problemu, ale i tak zapiszę, bo nie do końca wam ufam, mogę bez problemu opróżnić skrzynię Kawalorna i znaleźć w niej klucz. Wytrych. O, proszę, jest i klucz. Reszta nie potrzebuje. I tym kluczem otworzę drzwi za jego chatą. Dzięki za info. Wiem, że kiedyś o tym wiedziałem, ale najwidoczniej zapomniałem. Ewentualnie pomyliłem to z Gothiciem 2. Dobra, mięsa nie potrzebuje. I zajrzyjmy do składzika Kawalorna. No hello, co my tu mamy? O proszę, zwój. Zwój się zawsze przyda. Mamy łuk. A, patrzcie, łuk za free mogę sobie wziąć. Strzał już nie potrzebuję. Korzystam z kuszy, pochodni też niezbyt. Skrzyneczka. O, więcej wytrychów, to się przyda. Skóra cieniostwora, wow, Kawalorn, polujesz na grubą zwierzynę. Skurwysynie, a ja szukałem cieniostwora. O, dobra, zamek na dwa. A troszeczkę broni. Jakieś tutaj drobnica w postaci 60 bryłek rudy. Nic ciekawego, ale i tak weźmiemy. Tutaj wytrychów nigdy za dużo. Broni już nawet nie biorę, bo to już jesteśmy daleko, daleko za etapem bycia, wiecie, zbieraczem, śmieciarzem, tak więc nie muszę już zbierać tego całego shitu. W ogóle muszę wam przyznać, że cholernie doceniam to, że w tej grze jest nieskończony ekwipunek i powiem wam, że to ja wiem, że nawet w tle w ogóle ekwipunku w RPGach to jest skrajnie nierealistyczne, że niosę ten cały złom przy sobie i mogę go mieć dowolną ilość, ale nienawidzę zarządzania ekwipunkami, które się zapełniają w grach. I to wiadomo, to jest gdzieś tam jakiś system gry, nie można tego zaliczyć za wadę czy coś takiego, ale
Nienawidzę tego, bo na moje to wymusza na graczu... wypierdalanie się gry. Tak jest, doszedłem do trolla, gra ponownie się wypierdoliła, oszczędziłem wam drogi. Powiem wam szczerze, że aktualnie tak jak dosyć pozytywnie podchodziłem do tego wszystkiego, aktualnie seria z Gothica 2 na moim kanale stoi pod bardzo dużym znakiem zapytania, ponieważ dla mnie ta gra zahacza w tym momencie o niegrywalność, kiedy ja na dwa razy, na jeden odcinek mam dwa crashe po prostu gry, które notabene bardzo często wypierdają mi cały system i muszę po prostu, o super kurwa, muszę po prostu resetować wszystko od początku, łącznie z komputerem. O, super. Tak, niestety troll jest przeciwnikiem, na szczęście zapisałem spokojnie. Tak więc no stoi to pod dużym znakiem zapytania i po prostu będę się zastanawiać, czy będę chciał w ogóle ruszać Gothica 2, czy nie. Czy na tym Gothicu sobie przygody z tą serią na moim kanale nie zakończymy. Bo jednak, no wątpię, że było to przyjemne do oglądania i uwierzcie, również nie jest przyjemne do nagrywania. Teraz próbuję bardziej magicznie podejść do gościa. Fizg. Wow. No, to będzie wyzwanie. Generalnie... z jakiegoś powodu zapętałem tego trolla jako troszeczkę łatwiejszego. I te nawet nie mówcie mi, że będę się zapierdalać do obozu bractwa, kupić zwój na zmniejszenie, bo... no, nie widzę tego generalnie. Zawsze mogę podprowadzić go na przykład pod strażników do starego obozu i wtedy będzie zabawnie. Wow. No chodź tu brzydalu. Podprowadzimy cię kawałek. Zobaczymy kto wygra. NPC troll czy... czy NPC-ty pod starym obozem? Po drodze się militera zgarniemy, a to w ogóle będzie fajnie. O, zgliczował się. O, dobra, odgliczował się, niestety. Tak, definitywnie powinienem przynieść tutaj zwój zmniejszenia. Definitywnie powinienem to zrobić. Jednak no dobra, poradzimy sobie inaczej. No generalnie gościu nie ma się... O, super, fajnie sobie czuć Bezi. Gościu nie ma się krytyków niestety. Ani w ogóle nie ma się praktycznie niczego. A co wy na to, żebyście podprowadzili tego trolla w ogóle ten, pod tego orka, nie? Jo, tam chciałeś kill trolla, sam z tego kurwa weź, na tej zasadzie. Mimo tego, iż ten kieł trolla ma trafić, ma pomóc w naszej sprawie, więc no wiecie. No fajnie sobie hopsamy, nie? Milten, bierz go kurwa. Magikuj, panie, magikuj. Olałeś go, tak? O, dobra, jednak nie. Ej Fletcher, kumplu, koleżko, znajomku kochany, masz tu trolla. Ja się oddalę na oczywiście z góry upatrzoną pozycję. Więc tak, czy troll dostaje obrażenia? No tak wiecie. Okej, wszedł se pod most. Troll pod mostem! Rozumiecie? No, dobra, pośmialiśmy się, było śmiesznie, przyznaję. Dobra, jak ja to kurwa widzę? No nie widzę tego w ogóle, żeby nie było. Realnie tutaj na hardcora troszeczkę przebiegnę sobie przed tymi strażnikami i sprowokuję ich do zaatakowania mnie, to też zaatakowania tego trolla. Czy ktoś widzi damage? Czy ktoś widzi progres w tej walce? Czy ty się zblokowałeś kolego w ogóle? Bo jeśli ja bym mógł cię zacząć siekać mieczem, byłoby przesympatycznie. No dobra, okej, okay. Kwestia pół godziny go mamy, myślę. Milten, pomógłbyś? Okej, okej. O Jezu Chryste, on do mnie idzie. A, on do mnie idzie. Generalnie on by się tutaj sprowokował i zaczął atakować Miltena, to by było bardzo spoko. Ale Milten go kurwa nawet tymi fireballami nie trafia, no come on. Stary.
Nie masz jakiegoś, nie wiem, burzy ognisty czy coś takiego, tego typu zaklęcia. On się tutaj czuje. Ja się tutaj uleczę, bo troszeczkę mnie jednak pacnął. Tak, definitywnie powinien przynieść zwój zmniejszenia, prawda? Ej, czy kurwa, czy ty nie trafiasz w nieruchomy cel? No come on, Bilten. Dobra. Dla jaj tak absolutnie zwabimy tych strażników tutaj. Ewentualnie podciągniemy trola do nich. Kurwa, ale się laguje. Come on. Chodź tu. No. Odłóż ty. Bo mnie atakujecie, mnie o co tu chodzi? Cześć, Fletcher. Patrzcie no, to gość z sekty. I co z tego? Masz z tym jakiś problem? Miedź, to ja będę waszą małą kopalnię. Czyżby? Chyba śnisz. Przykro mi, ale kolego, nie możemy pozwolić, żebyś o tym komuś powiedział. Zaczekaj, nie szukam kłopotu. Trzeba było o tym pomyśleć, zanim tutaj przyszedłeś. Ej, co? Dalej, chłopcy! No myślę, że generalnie chłopcy mają większe zmartwienia niż ja. Większe, sporo. Jak tam obrażenia? O kurwa, no generalnie no, nie dostaję obrażeń, nie żeby nie było. No pragnę zauważyć, że nie, jednak nie. Myślałem, że troszeczkę fajnie pójdzie mój plan. Ej, dosłownie, o co chodzi? Dobra, to raczej nie ma sensu. Spotkamy się ponownie przy trolu, jak ja kupię zwój zmniejszenia po prostu, bo chciałem zrozumieć to zabawnie, ale no, wyszło jak wyszło. Krótkie cięcie. Okej, wracamy. Teraz już przygotowani. Mam zaklęcie zmniejszenia potwora, no właśnie, czyli możemy zajebać tego gościa. Troszeczkę się go naszukałem, bo okazuje się, że chyba jedyne zaklęcie w całej grze, poza tym, które tutaj leżało, Maxardas, tak więc no cóż, zabawa. No już, zmniejsza się Gamoniu. No, no, no zmniejsza się, no, nareszcie. Subcio. I żegnałem pana trolla. Dwa kafle wpadły. Tak, jeśli was to interesuje, to drugiego trolla znajdujemy w miejscu, gdzie byliśmy z Gornem po kamień ogniskujący. Tam mam taką jakby półkę zawieszoną kawałek dalej, tam jest ten troll. Aczkolwiek właśnie tam jest taka ciekawa sprawa, bo tutaj zauważyłem, że mam znawców Gothica w komentarzach i jakby rozwiewacie większość moich wątpliwości zawsze związanych z tą grą. I tam jest właśnie ta półka, na pewno osoby ogarnięte wiedzą, o co chodzi. I tam, żeby się przedostać, wiadomo, można mieć dalekie skoki, czy akrobatykę, którą tutaj uczy Buster, żeby przeskoczyć na tą półkę, ale jest też taka dziwna kolumna, którą można zaznaczyć, aczkolwiek postać nie wchodzi z nią w interakcję. A kiedy łupnie się w nią broń, to wydaje taki charakterystyczny, jakby skwierczący dźwięk, czy coś takiego, nie jestem pewien, jak to do końca nazwać. I jestem prawie pewien, że w jakiś sposób można ją obalić i zrobić z niej mostek na tą półkę i nie trzeba wtedy przeskakiwać. Ale możecie potwierdzić albo jakoś wyjaśnić tą sprawę, bo jestem po prostu ciekawy, jak to wpłynie na właśnie przejście, na co to wpływa. Pewnie trzeba mieć dużo siły. Nie oddaję mu jeszcze płytek? Przyniosłem ci kilka... To za mało! Przynieś mi wie... Nie oddałem mu płytek? Come on. Zbroja spo... 15 płytek. A, dobra, ta potrzebuje... Co? Teraz potrzebuje trochę czasu. Okej, dobra. No to... Okej, no to spotkamy się w kopalni już przy orku. Tam oddamy sobie questa i zakończymy odcinek, tak? Więc kolejne cięcie, dużo tego w tym odcinku. Okej, dobra, jestem z powrotem w ponownie wolnej kopalni. I już podbijamy do naszego orkowego przyjaciela, by ten sklecił nam ulumulu. Byśmy mogli w końcu kontynuować fabułę, bo troszeczkę zastoju było. No już, wstawaj kolego. Mam już wszystkie przedmioty potrzebne do sporządzenia ulumulu. Obcy być silny wojownik, dać rzeczy, dar rok zrobić ulumulu. Gotowe. Obcy nosić ulumulu, być dumny, dar rok teraz spać. Okej, dostaliśmy ulumulu, teraz tak, o ja się nie mylę, nie mogę się stąd wyteleportować, prawda? Tak. Niestety, jeśli lokacja jest oddzielona loadingiem, to teleporty nie działają. Bardzo dziwna zasada. Teraz tak, kolejny odcinek zaczniemy sobie od wizyty u Wilka, gdzie odbierzemy nasz pancerz, bo powinien być już gotowy. No i
Potem udamy się już chyba do miasta orków, bo tylko to na dobrą sprawę zostało, a przynajmniej tak póki co zapowiada to gra. Tak więc mam nadzieję, że się podobało mimo wszystkich tych cięć, wszystkich crashów i moich momentów nieogarnięcia. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach Gothica na moim kanale. Trzymajcie cieplutko i see ya.